Nasi zawodnicy już gotowi do wyjścia. Ja tylko jeszcze przypomnę wyniki. Gliwice Lions ostatnio, proszę Państwa, przegrali wszystkie trzy mecze. Są dokładnie w takiej samej sytuacji jak my, czyli jak na razie zero wygranych w tym sezonie. Także to jest mecz o być albo nie być tak naprawdę dla obydwu drużyn. Także tutaj musi być zwycięstwo. Mam nadzieję, że pomogą Państwu naszym zawodnikom zagrzać ich jak najbardziej do walki. No to przed Państwem drużyna Bielawa Owls. Bielawa Owls jak najbardziej zmotywowani w tym dniu do osiągnięcia zwycięstwa z flagą naszego klubu, powracający po bardzo długiej przerwie Adam Puch, zawodnik, który wrócił do nas z emigracji, długo przebywał w Zjednoczonym Królestwie, w Anglii, w tym momencie wraca, aby wziąć udział właśnie w meczu. Nasz linebacker, który w zeszłych sezonach się sławił bardzo fajnymi powaleniami, bardzo dobre statystyki tego zawodnika. No i miejmy nadzieję, że tutaj uda mu się zastąpić dwóch naszych linebackerów, którzy w tym meczu nie wystąpią. Darek Sołtysiak oraz Mateusz Morasz, zawodnicy, którzy są w pełni zdrowi, nie wystąpią z powodu zawieszeń w poprzednich meczach. Także tutaj jak najbardziej niestety regulamin ligi jest bardzo surowy, bardzo wymagający i niestety wszelkie negatywne zachowania są zawsze karane. O tym muszą nasi zawodnicy pamiętać, ale już mecz się rozpoczyna. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest najbardziej doświadczony sędzia w historii naszej ligi, Krzysztof Walentynowicz. Zawodnicy już się ustawiają do tradycyjnego rzutu monetą. Oczywiście goście będą mieli prawo do wyboru. Proszę, przywitajcie się. Ja znałem wybór, to jest, wiesz, to jest przód monety, tył monety, którą stronę bierzecie, z przodu jest orzeł, przód monety, tak? Jest tył, lewa odbieracie teraz, czy przenieście na drugą połowę? Lewa odbiera, którą stronę bronicie? To proszę, czy się plecami? Owls wygrali losowanie, wybrali odbiór piłki. Za minutkę kopiemy. Życzę powodzenia. No i już wszystko wiadomo. Będziemy odbierać i rozpoczynać atakiem. Także nasza formacja ataku, która z meczu na mecz gra coraz lepiej. No te wyniki nie są jak najbardziej satysfakcjonujące niestety w ostatnich meczach. Ale należy pamiętać, że tak naprawdę nasza drużyna od dwóch lat przechodziła cały czas wielkie przebudowania. Poziom ligi cały czas rośnie. Jesteśmy zdecydowanie, tak jak już mówiłem w poprzednich meczach, najmniejszym miastem w pierwszej lidze. Tutaj staramy się sumiennie stawiać czoła tym większym drużynom. Tak jak widzimy, no, z jakimi drużynami mamy styczność. Mamy Gliwice, mamy Szczecin. Także no, zdecydowanie większe miasto od nas. Dużo łatwiej rekrutować jest tam ludzi. No ale my się oczywiście tym nie zrażamy. Staramy się naszą drużynę juniorską również rozwijać, która później uzupełnia skład seniorski. Także miejmy nadzieję, no bo powiem tylko Państwu, jaka jest sytuacja teraz w lidze. Mamy w tym momencie, jesteśmy na trzecim miejscu w naszej grupie, na cztery drużyny. Gliwice są na czwartym, tak samo jak my nie mają żadnych zwycięstw. No ale już teraz zaczyna się wykop, no i zobaczymy już. Ten pierwszy wykop może dać nam odpowiedź, jaka jest determinacja obydwu drużyn do zwycięstwa. Krótki wykop, który wyjdzie na aut, z tym samym flagę rozpoczniemy z 40 yarda naszej połowy. Tylko poza boisko. Piłka jest ustawiona na 40 yardzie. Pierwsza próba. Niech mi spodnie wystał.
już nasza formacja ofensywna gotowa do ataku. Konrad Darmochwała przekazuje zagrywkę swoim zawodnikom. Trener Sołtysiak już zdecydował się na pierwszą zagrywkę. Zobaczymy, czy będzie to akcja biegowa czy podaniowa. Tylko w rękach rozgrywającego. No w tym momencie pierwszy daleki rzut. Niestety będzie to nieudane. Nieudane podanie Konrada Darmochwały. Adresatem tej piłki był Krzysztof Pawlaczek, nasz seniorki zawodnik, bardzo doświadczony, od kilku sezonów występujący w Barwa Halls z numerem 11, Krzysztof Pawlaczek. No niestety to podanie było niekompletne, zobaczymy, jak to będzie następna akcja. Na pozycjach biegaczy tradycyjnie ustawiony Dimitros Kamulopoulos oraz Jacek Szczuł. W momencie akcja biegowa, Dimitros znalazł bardzo dobre otwarcie, proszę Państwa, to można być nawet przełożenie. Bardzo dobrze w tym momencie zatrzymany Dimitros Kamulopoulos, ale fenomenalna akcja, tutaj przesuwamy się o ponad 30 yardów. Nasza formacja ofensywna, no nie ma tutaj w tym momencie jakichś okrojeń w składzie. Z tego co wiemy, Gliwice Lions przyjechali do nas w niepełnym troszeczkę składzie. Mają troszeczkę mniej zawodników niż by tego chcieli. No ale tak jak mówiłem na początku meczu, my również mamy zawieszenia. My również mamy zawieszenia, mamy kilku zawodników, którzy nie wystąpili ze względu również na kontuzję. No ale jest to połowa sezonu, jest to zupełnie normalne. Zobaczmy, pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Świetna zmyka Konrada Darmochwały, udawał, że będzie podawał i w tym momencie udało nam się zdobyć około 5 yardów. Także jest to bardzo fajny wynik pierwszej akcji. Jesteśmy coraz bliżej, także jak widzą Państwo, znaczniki na drugiej stronie boiska pokazują nam, że jesteśmy na 18 yardzie połowy przeciwnika. Druga próba, około 5 yardów do przejścia, także tutaj nie powinno być problemu w tych kolejnych trzech próbach, żeby zdobyć kolejną pierwszą próbę. Znowu decydujemy się na podanie, a i w tym momencie niestety troszeczkę tutaj zaszedł w drogę Krzyszkowi Pawlaczkowi zawodnik Gliwice Lions, także ta piłka wyglądała tak, jakby była posłana gdziekolwiek, troszeczkę za wysoko. Gdyby te podania były nieco celniejsze, byłoby zdecydowanie lepiej. No ale mimo wszystko tutaj Krzysiek Pawlaczek nie miał żadnych szans na przejęcie tej piłki czy złapanie jej w polu punktowym, gdyż wszedł mu w drogę po prostu zawodnik Gliwice Lions. Nie było to zagranie w żadnym wypadku faulowe, gdyż przy podaniach nie wolno dotykać się tylko i wyłącznie rękami, nie wolno się szturchać, ale powiedzmy, jeżeli znaczy się zawodnik w polu widzenia naszego zawodnika, no to nie powinno w ogóle zmienić. Ale w tym momencie to bardzo dobry bieg Konrada Darmochwały, no co prawda więcej tu było dla mieszczania w prawo, w lewo, ale wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko pierwszej próby. No sytuacja, powiem Państwu, no dosyć ciekawa. Mamy około pół yarda do przejścia. Sędziowie nie decydują się ani na mierzenie. W tym momencie naprawdę mamy około pół yarda do przejścia i mamy czwartą próbę. Jeśli w tej próbie nie zdobędziemy co najmniej tych 30-40 cm, nie przejdziemy z piłką, no to będziemy musieli odejść piłkę rywalom, ale w tym momencie no, będziemy musieli zobaczyć, na co zdecydują się nasi zawodnicy. W tym momencie tutaj zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziów. Na pewno nasi zawodnicy próbowali złapać przeciwnika na tak zwany offside, czyli udawanie rozpoczęcia zagrywki na drugi chat czy na pierwszy chat, no ale w tym momencie... Zawodnik obrony w strefie numer 75. 5 yardów kary w rezultacie, pierwsza próba. Czyli za darmo dostajemy pierwszą próbę. Bardzo fajna, trikowa zagrywka naszego trenera. Jak widzą Państwo, nie zawsze siłą, nie zawsze takim nasiłowym przepychaniem się można zdobyć tą pierwszą próbę. Wystarczy czasem troszeczkę trikowo szukać przeciwnika, tak po prostu, żeby wymusić na nim błąd. I w tym momencie przesuwamy się o 5 yardów do przodu całkowicie za darmo. Jesteśmy na 8 yardzie, mamy pierwszą próbę.
wygrał numer 5, który decydował się na samotny bieg. No tutaj niestety niewiele mu wyszło z tego. Cofniemy się troszeczkę. Choć niewiele, jest strata około 2 yardów, będzie druga próba. W tym momencie, jak widzą Państwo po drugiej stronie boiska, znaczniki już są położone na ziemi. Oznacza to, że nie da się już dalej dojść, żeby zdobyć kolejną próbę, więc pozostają nam 3 próby, aby zdobyć przyłożenie lub po prostu zakończyć serię akcji ofensywnych. Czyli w tym momencie naszym miejscem, gdzie musimy dojść, to jest ta literka G na końcu, czyli goal line, linia, gdzie można zdobyć punkty. Mamy na to 3 próby teraz, jeszcze drugą, trzecią i czwartą. Jeśli nie zdobędziemy punktów, to będziemy musieli odbyć piłkę rywala. No i tutaj wydaje mi się, że będzie fast start naszych zawodników. Na kolanka. A, Wajłukasz. Stary, ktoś pozej ci, stary. Fast start, numer 56. Owls, 5 yardów kary, druga próba. No to niestety jeden z naszych zawodników się troszeczkę za szybko poruszył. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o stronę, o tą ofensywną, czyli atak, zawodnicy ci muszą przez całą sekundę muszą stać się nieruchomo. Inaczej, jeśli nie będą stali nieruchomo i któryś z nich się poruszy przed rozpoczęciem akcji, no to będzie false start i wtedy otrzymujemy karę 5 yardów. Także tutaj niestety cofamy się, jesteśmy na około 17 yardzie. Mamy 17 yardów aż do przejścia. To jest druga próba, powtórka próba będzie. Natomiast Dormochowa stosuje tutaj zagrywkę screen, no ona niestety jest źle zablokowana. Takie krótkie podanie do skrzydłowego na prawą stronę to jest często bardzo dobre zagranie. I tutaj zapewne no, dobra decyzja. Niestety już za mało troszeczkę bloków było z tej strony i nasz zawodnik został szybko powalony, także znowu będziemy cofnięci. W tym momencie trzecia próba. No jeszcze nic nie jest stracone, jesteśmy bardzo blisko. Ja mam, zobacz co mam. No. Tutaj podanie do Krzysztofa Pawlaczka, no udane jak najbardziej. Będziemy, tutaj zdobędziemy około 10 yardów do przodu, ale nadal nie jesteśmy w polu punktowym. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, no ale niestety mamy czwartą próbę, także teraz no tak naprawdę wóz albo przewóz. No mamy ostatnią próbę i albo zdobędziemy punkty. Zobaczymy na co zdecyduje się trener Sołtysiak. Tutaj mamy możliwość kopnięcia na bramkę, albo będziemy ryzykować i po prostu próbować wejść w pole punktowe. Jeśli uda nam się wejść w pole punktowe, zdobywamy 6 punktów. Jeśli nie, będziemy musieli oddać piłkę przeciwnikom dokładnie w tym samym miejscu, w którym ona się teraz znajduje. Także ostatnia próba to już jest po prostu gra o wszystko w tym momencie o punkty. Podaje do Krzysztofa Pawlaczka, jest niekompletne, niekompletne, także oddamy piłkę przeciwnikom na około 7 yardzie ich połowy. Tutaj wybronili się Gliwice Lions, bardzo fajnie, no niestety dla nas, ale tak naprawdę no, wchodzi nasza drużyna, nasza strona defensywna. I zobaczymy, zobaczymy. Także tak jak mówiłem, z numerem 49 nasz zawodnik o nazwisku Puch, który wraca po dosyć długiej przerwie, jest bardzo zdeterminowany, ja tutaj już widziałem jak on się rozgrzewał. Widać, że naprawdę bardzo, bardzo chce zagrać świetny mecz i tutaj będzie musiał zastąpić aż dwóch naszych linebackerów, którzy są nieobecni na tym spotkaniu. Także zobaczymy, jeśli przez ten pierwszy drive, czyli tą pierwszą serię zagrań ofensywnych wszystko będzie w porządku, myślę, że nasza defensywa powinna sobie tutaj poradzić bez jakichś największych problemów. Tak jak mówiłem, Gliwice Lions również są dzisiaj troszeczkę osłabieni. Rozgrywający Gliwic zdecydował się na samodzielną akcję biegową. My tutaj dużo tych taktów, ale w końcu udało się go powalić. Taka przysłowiowa kanapka, gang tackling, czyli powalenie zawodnika przez kilku naszych defensorów. Bardzo blisko jego własnego pola punktowego. Ale jak widzą Państwo po pozycji sędziego na po drugiej stronie boiska, który stoi na linii, ustawił się mniej więcej w tym miejscu, gdzie był pierwszy kontakt, ponieważ nawet jeżeli nasi zawodnicy przewrócili rozgrywającego, pchając go do tyłu kilka yardów, nic to nie zmienia, najważniejszy jest pierwszy kontakt. Tam, gdzie go dotknęli po raz pierwszy, tam piłka zostanie położona na ziemi. Zawsze był, zawsze był.
Już Lewica Lions gotowi do ataku. Są bardzo blisko swojego pola punktowego. Tutaj są wielkie szanse naszej drużyny defensywnej na zdobycie punktów za pomocą safety, czyli zatrzymania w własnym polu punktowym. Tutaj Paweł Klawender bodajże stara się bardzo szybko przebić. No, Lewica Lions to jest drużyna ze Śląska, która fantastycznie sobie radziła zawsze w akcjach biegowych. Ich trener właśnie Paweł Klawender potrafił bardzo dobrze przygotować drużynę pod względem ataków dołem. Także tutaj to jest broń, którą będziemy musieli się starać bardzo dobrze zatrzymywać, ponieważ zdecydowanie gra dołem będzie tutaj atutem Lewica Lions. Let's go, defense! Let's go! 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 Come back home! W tym momencie wskazuje naszego zawodnika bardzo blisko naszego pola punktowego. Jeszcze nie udało się zdobyć punktu, ale jesteśmy blisko. Wreszcie akcją gwizdek, kiedy piłka była niczyja po stracie przez zawodnika Owls. Piłka została momentalnie odzyskana w polu punktowym przez drużynę Lions, tym samym jest to touchback. Drużyna Lions dostaje pierwszą próbę na swoim 20 yardzie. No także teraz niefortunne zagranie. Bardzo fajny przechwyt z naszej strony. No niestety w tym momencie zawodnik wypuścił piłkę i Lions odzyskają ją, co jest dosyć zabawną sytuacją, ale widzą Państwo, wiele również zależy od tego, co się później wydarzy na boisku. Wypuszczenie piłki może się skończyć też tym, że po prostu drużyna przeciwna sobie ją podniesie i pobiegnie w stronę pola punktowego i zdobędzie punkty. No chociaż tyle dobrze, że jest ten tak zwany touchback, czyli tak jakby zresetowanie rozgrywki, czyli wracamy na 20 yard. Pierwsza próba, nic się wielkiego nie stało, ale to pokazuje, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani. Nasza drużyna defensywna sobie świetnie radzi. Także zagrzejmy ich jeszcze bardziej za pomocą standardowego krzyku. Defense, defense. Kolejny bieg i kolejne zatrzymanie. Już tutaj nigdzie nie pójdzie zawodnik Lions. Powalony po około 2-yardowym biegu. Będziemy mieli drugą próbę dla Gliwice Lions. I około 8 yardów do przejścia. Dobrze, siwy! Dawaj, defense! Słychać mnie? Dobrze, brawo! Defense! I Gliwice Lions już gotowi do ataku. Formacja shotgun, czyli rozgrywający cofnięty troszeczkę do tyłu. To z reguły sugeruje podanie, ale w tym momencie będzie jednak bieg szybko zatrzymany. I kolejne około 2 yardy zdobyte przez Gliwice Lions. No nie jest to jakiś fenomenalny wynik, jeżeli chodzi o biegi. Także nawet pod nieobecność naszych sztandarowych tutaj linebackerów, Mateusza Morasza i Darka Sołtysiaka, no jednak dalej sobie radzimy, także zaczynam być jak najbardziej spokojny o naszą sytuację defensywną tutaj. Zobaczymy, no w ofensywie też nie było źle, zatrzymaliśmy się tuż przed samym polem punktowym rywala. Wystarczy teraz tak naprawdę zatrzymać ich mniej więcej w tym miejscu, prawdopodobnie będzie pan wkrótce. Już piłka w rękach rozgrywającego decyduje się na podanie, tak zwany skinnik w prawo i szybkie, bardzo mocne uderzenie naszych zawodników. I również ta akcja nie zakończyła się żadnym wielkim zyskiem yardowym. Tu już widzimy, że zawodnicy Gliwice Lions z drużyny specjalnej wchodzą na boisko, więc zapewne zdecydują się na odkopnięcie, na tak zwany punt, czyli Krzysiek Pawlaczek już ustawia się tutaj troszeczkę z tyłu naszej połowy, aby odebrać piłkę i wrócić ją jak najdalej, aby być jak najbliżej pola punktowego naszych rywali.
Zasada przy odkopnięciu w pancie jest dosyć prosta. Zawodnicy starają się odkopać tą piłkę jak najdalej, aby odsunąć zagrożenie, czyli pozycję piłki przesunąć jak najdalej od swojego pola punktowego. Nasz zawodnik stara się tą piłkę złapać i wrócić jak najbliżej, aby zyskać pole, po prostu dobrą pozycję dla nas. Jeśli piłka wypadłaby na aut, no to rozpoczniemy z tego miejsca, gdzie ona wyleciała, ale w tym momencie piłka leci fajnie prosto. Krzysiek Pawlaczek zgubił tą piłkę. Teraz któryś z naszych zawodników powinien podnieść i starać się wrócić jak najdalej. Adam Puch przepięknie się przewija i zakończy w okolicach 40 yarda. No, wspaniały bieg tutaj Adama Pucha, ale proszę Państwa, już na samym początku akcji leżała flaga. Także zaraz zobaczymy decyzję sędziowską, ponieważ prawdopodobnie było to jakieś złe ustawienie albo falstart drużyny kopiącej, ponieważ ta flaga nie zatrzymała w żaden sposób rozgrywki. Nieprawdziwa formacja drużyny kopiącej. 5 yardów kary jest dołożona do miejsca akcji. Pierwsza próba OUS. Także dodatkowo jeszcze 5 yardów dostajemy gratis za złe ustawienie zawodników drużyny Gliwice Lions. Także do tego całego biegu, który nam tutaj zaserwował Adam Puch, będziemy mieli jeszcze dodatkowo 5 yardów. No ale na takie upuszczenia piłki Krzysiek Pawlaczek musi bardzo uważać. Zasada jest prosta. Tak długo jak piłka jest w powietrzu, to tak naprawdę nasz zawodnik tylko może ją odebrać. I nawet jeżeli by ona spadła na ziemię, to nasi zawodnicy mogą ją dotknąć czy zdecydować się na bieg, ale zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą tej piłki podnieść i sobie z nią biec dalej. W momencie, kiedy Krzysiek Pawlaczek upuścił tą piłkę, stała się ona żywa, przeciwnik mógł ją odebrać. Także jest to bardzo niebezpieczne. A w tym momencie bieg Dimitrosa Stanopoulosa. Mamy około, myślę, 10 yardów zdobyte. No świetne są to biegi dzisiaj. Dziewięciojardowy bieg, Dimitros Stamolopoulos, wspaniałe biegi naszej linii ofensywnej, na czele oczywiście Jacek Szuł, jako fullback blokujący do Dimitrosa. Tu w tym sporcie oczywiście każdy yard, który jest zdobyty, jest okuty potem wszystkich zawodników, którzy po prostu grają. Tutaj nie ma żadnych indywidualności, zapewne część z Państwa oglądała wczoraj finał Ligi Mistrzów. No tutaj nie ma takich gwiazd, nie ma pojedynczych gwiazdeczek, które sobie po prostu same biegają. Cały trud jest przenoszony na całą drużynę. Jacek Szuł sam przebiega, przebija się, tak zwany fullback dive, czyli zawodnik, który docelowo nie powinien dostać piłki, powinien ją blokować, zawodnik z numerem 51, otrzymał piłkę rozgrywającego w celu zmylenia drużyny przeciwnej, no i znalazł się gdzieś około 5-6 yardów dalej, także zdobywa dla nas pierwszą próbę Jacek Szuł, wielkie brawa! No już teraz mamy spokojniejszą troszeczkę tą sytuację. Jesteśmy na 20 yardzie. Pierwsza próba, cała seria zagrywek do wykorzystania. Ale masz dziewczynę. Na 40, na wszystkie. Dymitrosik ma 40. I znowu Dymitros Stamolopoulos ma duże pole. Tutaj niepotrzebnie się zatrzymał. Ojej, niepotrzebnie się zatrzymał. Tutaj gdyby spokojnie pobiegł, zdobyłby kolejne jeszcze 3-4 yardy, ale oczywiście próbował troszeczkę zastosować taką zmyłkę. W tym momencie, jeżeli chodzi o tego typu zagrania, no są one dobre, ale musimy też uważać na to, żeby nasz atak się nie stał zbyt monotonny. Pomalutku do przodu damy radę! Dimitros schodzi już z boiska, zastąpił go drugi zawodnik, zaraz zobaczymy, bo w tym momencie nie widzę numeru. W każdym bądź razie zmiana taka zawodników, oczywiście w futbolu amerykańskim jest całkowicie wolna, nie ma tego typu jakichś limitów, jak są w piłce nożnej, możemy wymieniać zawodników tak bardzo, jak nam się chce. A Dimitrosa zamienił na pozycji running back Michał Adamarek. No, podanie do nikogo, niestety. Także strata próby, będziemy mieli trzecią próbę. Jesteśmy nadal około 7 yardów od miejsca, w którym możemy zdobyć pierwszą próbę. Witamy bardzo przyjemnie. I zawodnicy nasi już gotowi do ataku. Standardowa pozycja I formation, czyli formacja i trzech zawodników w linii prostej. Nasz zawodnik oddaje piłkę do Michała Adamarka, tutaj Michał Adamarek ucieka na zewnątrz, próbuje się przebić, ale nic z tego nie wyjdzie. Będzie czwarta próba. Także spotkanie.
spotkanie robi nam się dosyć defensywne dzisiaj. Defensywnie zdecydowanie brylują, a formacjom ofensywnym idzie troszeczkę gorzej. No, czego nie spodziewałem się. Tutaj nasza nieobecność kilku zawodników w defensywie powinna nam tutaj dać się we znaki, ale niestety, czy no, niestety, jest zupełnie na odwrót. To właśnie nasza formacja ofensywna miewa przebłyski, świetne akcje, a potem nie może wykończyć w tych ostatnich akcjach, kiedy wchodzimy do tak zwanego red zone, czyli na odległość 20 yardów od pola punktowego przeciwnika. Damy radę! Do przodu, Orsy! Zdecydował się na kopnięcie, na bramkę. Standardowo będzie kopał Tomasz Mieczkowski, nasz etatowy kicker. Tylko dla niego przytrzymał Bartek Nowak. Bartek Nowak już utrzymał. Utrzymał piłkę, ale niestety sędziowie zatrzymali zagrywkę flagami. Zaraz zobaczymy, jaka będzie ich decyzja. Co to za te kary? Zaraz zobaczymy. Zawodnik obrony w strefie neutralnej, numer 78. Lions, 5 yardów kary, wciąż czwarta próba. No i to zmienia nam całkowicie sytuację. Jesteśmy 5 yardów do przodu, a więc będziemy bardzo blisko, żeby zdobyć ewentualnie pierwszą próbę. Także jak widzą Państwo, już zawodnicy się zmieniają. Trener Sołtysiak podjął decyzję, iż będziemy walczyć o tą pierwszą próbę. Nie decydujemy się jednak na kopnięcie. Zawodnik z cyferką 4 oznaczający czwartą próbę już nam tutaj się przesunął znacznie. Także jesteśmy około 2 yardów. To jest jedna dobra akcja biegowa i zdobywamy pierwszą próbę. Możemy kontynuować naszą serię akcji ofensywnych. Widzicie się, nasi zawodnicy próbują się przepchnąć. To był tak, ojojojoj, tutaj piłka zgubiona. W tym momencie zawodnik Lions będzie z nią uciekał. No, został szczęśliwie zatrzymany. Najwyraźniej w trakcie tej zagrywki miał miejsce fumble, czyli upuszczenie piłki przez naszego zawodnika. I odzyskali ją Gliwice Lions. No nieszczęście dla nas. Gliwice Lions odzyskali piłkę. Przybiegnie z nią około 30 yardów. W tym momencie kończy się pierwsza kwarta, więc będziemy zamieniali się stronami. Teraz będzie trochę lepiej. Boże. No i rozpoczyna się druga kwarta spotkania. Cały czas wynik 0-0. 0-0 dla obydwu drużyn oczywiście i w tym momencie mamy oddanie piłki do rozgrywającego, który tutaj pięknie się wywija. No zatrzymany szczęśliwie przez Tomka Mieczkowskiego, który przed chwilą miał kopać na bramkę. No szkoda, ale tak jak mówię, no brakuje tutaj dzisiaj ewidentnie wykończeń. Brakuje wykończeń w ofensywie. Daję! Wykończy nas. Jak brakuje, ona już jest wykończona. Druga próba jako 6 yardów do przejścia. No w tym momencie... W tym momencie mamy... No ciekawą pozycję, jeżeli chodzi o Gliwice Lions. Tutaj takie dosyć nietypowe formacje, jeżeli chodzi o nich. W każdym bądź razie, no tutaj wygląda na to, że będzie albo offset, albo false start znowu. Rzucona flaga przez sędziów. False start, numer 29, Lions. 5 yardów kary, druga próba. Kara dla Gliwice Lions, prawdopodobnie któryś z zawodników linii ofensywnej się poruszył, także no, sytuacja dla nas dobra, będzie powtórka próby. Przy tego typu karach jak false start, offside, takie kary, które cofają nas lub dodają nam 5 yardów, próba jest powtarzana, więc nie tracimy próby, gramy drugą próbę jeszcze raz, ale cofnięci lub przesunięci do przodu. No, dla nas na szczęście na korzyść zostaliśmy przesunięci w stronę pola punktowego Lions, więc mamy teraz trudniejszą sytuację. Druga próba, 12 yardów do przejścia. Próbują zdecydować się na akcję biegową i fantastycznie zatrzymany w tym momencie
Marchewka. Marchewka? Na linii 56 to marchewka. A zatrzymywał oczywiście z numerem 56 Oskar Marchewka. No i teraz ponownie Gliwice Lions gotowe do ataku, 15 yardów aż mają do przejścia, to jest bardzo ciężka sytuacja dla nich. Tutaj w takiej sytuacji z reguły powinni się decydować na akcję podaniową. Na co się decydują i z podania absolutnie idzie. Nic z tego podania nie będzie, podanie zdecydowanie przerzucone, chociaż no było troszeczkę niebezpiecznie, ale tutaj zawodnik Gliwice Lions był kryty przez Bartka Nowaka. Czyli mamy czwartą próbę i ponownie zdecydują się Gliwice Lions na odkopnięcie. Jest to chyba najmądrzejsza decyzja, jaką teraz mogą podjąć. Dokonają znowu panta, czyli po prostu odkopnięcie. Krzysiek Pawleczek już gotowy do odbioru. Zawodnik z numerem 11 z tyłu już cofnięty. Będzie starał się przesunąć jak najdalej naszego pola punktowego. Tylko ponownie przypominam, bardzo niebezpieczne są tego typu upuszczenia piłki. W momencie, kiedy piłka tak jak teraz zostaje odkopnięta, tylko nasi zawodnicy mogą ją odebrać. Gliwice Lions nie powinni jej dotykać. Jeżeli ją dotkną, tak jak teraz, to akcja się zatrzyma. I zaczniemy z tego miejsca, w którym zawodnik Gliwice Lions złapał piłkę. Dlaczego nie łapał? Krzysiek Pawlaczek podjął bardzo mądrą decyzję. Nie chciał ryzykować dotknięcia piłki po to, aby zawodnicy Gliwice Lions jej nie dotknęli, ewentualnie jej nie przejęli. A więc tak jak mówię, po wykopnięciu ta piłka tak długo, jak nie zostanie dotknięta przez naszego zawodnika, to w momencie dotknięcia przez Gliwice Lions zakańcza akcję w tym miejscu, w którym ją dotknęli. Także mądra decyzja Krzysztofa Pawlaczka. Zaczynamy z naszego 33 yarda. Będziemy atakować stronę pola punktowego rywali. No i zobaczymy. Tak jak mówiłem, no brakuje cholera tych końcówek. No miejmy nadzieję, że w końcu tutaj coś się ruszy. Bardzo piękne akcje biegowe w środku pola, fajne podania. No miejmy nadzieję, że na sam koniec uda nam się wykończyć i w końcu zdobyć punkty. Druga kwarta ciągle 0-0, a to jak przypominam, jest naprawdę mecz o wszystko. Minimalnie przerzucona ta piłka. Już Krzysiek Pawlaczek nie był w stanie jej złapać poza boiskiem. Ale dobrze, że próbujemy. Te akcje podaniowe są ważne. Nie można skupiać się tylko na biegach, gdyż no, rywal zacznie definitywnie nastawiać się na biegi i również wtedy te biegi nie będą wychodzić. Albo gra, albo nie gra. Także po nieudanym podaniu druga próba, znowu 10 jardów do przejścia. Znowu Dymitrow Stamolopoulos zdecydował się na akcję biegową. Tutaj mamy zysk yardowy, około 6 yardów, bardzo fajnie. Będziemy mieli trzecią próbę, 4 yardy do przejścia około. Także kontynuujemy dalej naszą serię ofensywną. Konrad Darmochowa, samotna akcja biegowa, zdobywa pierwszą próbę i dużo więcej. 12-yardowy bieg, przesuwamy się na połowę boiska i w tym momencie będziemy mieli pierwszą próbę. Przypomnę tylko, czym jest stawką, co jest stawką dzisiejszego meczu. Żadna z drużyn, która w tym momencie jest na ostatnich tych miejscach w grupie, nie chce przegrać tego meczu. Jeżeli przegra ten mecz, to będzie tak naprawdę faworytem do spadku, więc my tutaj musimy wygrać, aby starać się utrzymać w pierwszej lidze. Oczywiście jest jeszcze dopiero połowa sezonu, więc wszystko przed nami. No ale z małą, tak naprawdę zerową ilością wygranych, musimy się bardzo postarać, żeby ten mecz w końcu wygrać i dodać troszeczkę ducha naszym zawodnikom. Piękny bieg w środek, tutaj Dimitros się przebija, zdobywa 9 yardów. No fantastyczne są te biegi. Tutaj wielkie brawa należą się naszej linii ofensywnej, która otwiera tutaj dziury dla naszych zawodników, żeby mogli przebiegać. W tym momencie mamy tylko 2 yardy do zdobycia pierwszej próby. No fajna sytuacja. Myślę, że tutaj prawdopodobnie zdecydujemy się na krótki bieg, ale wszystko może się zdarzyć. Najważniejsze oczywiście jest jak najbardziej zaskoczenie rywala.
i to zobaczymy. Dimitros już ustawiony do biegu, przed nim Jacek Szuł, gotowy do bloku, decydują się tym razem nie na bieg, a na podanie i nic z tego nie wyjdzie. Ale on za wcześnie mu nie podał! Zła decyzja Konrada Darmochwały, mógł uciekać na zewnątrz i wyrzucić tą piłkę na aut. W tym momencie foul, tak zwany intentional grounding, czyli umyślne uziemienie piłki, czyli wyrzucenie, kiedy goni go jeden z rywali, nie występowałoby, ponieważ Konrad Darmochwała wybiegł poza tak zwany pocket, czyli poza linię ofensywną. Jeżeli wybiega na zewnątrz, może tą piłkę wyrzucić w dowolnej chwili na aut i wtedy nie stracilibyśmy tych yardów do tyłu. Także jak widzą Państwo, przez tą decyzję mamy 9 yardów do tyłu. No, zobaczymy, trzecia próba, czyli tak jakby zresetowała się sytuacja, mamy znowu 10 yardów do przejścia. Formacja shotgun, ona Darmochwała, biegnie sam, no i zdobywa około 5 yardów. Ale pozycja dosyć bezpieczna, przy dzisiejszej dyspozycji Gliwice Lions myślę, że nie zaszkodziłoby tutaj zaryzykować, aby zagrać na czwartą próbę. Odkopywanie piłki nie jest do końca potrzebne, chociaż no zobaczymy, na co zdecyduje się trener Sołtysiak. Tutaj odkopnięcie mogłoby nam dać sytuację, w której zawodnicy Gliwice Lions byliby bardzo blisko swojego pola punktowego. Pamiętajmy już Tomka Mieczkowskiego, który w zeszłym meczu domowym naszej drużyny seniorskiej uraczył nas dwoma kopnięciami w sam róg boiska, co powodowało, że przeciwnik zaczynał swoją serię ofensywną z drugiego yarda własnej połowy, czyli był praktycznie na własnym polu punktowym, co stwarzało mu wielkie zagrożenie z tak zwanego safety. No my już zapraszamy drużynę specjalną. Widać tutaj jakieś zamieszanie. Przerwa do drużyny Lions, to ich pierwsza przerwa w pierwszej połowie. Na boisku tylko 8 zawodników, także no tutaj coś, jakieś nieporozumienie w składach. Do końca połowy 6,5 minuty. Cały czas 0-0, 6,5 minuty. No w tym momencie decydujemy się na oddanie piłki rywalowi. Mieszkowski już gotowy do wykopu. Let's go, Lopez! Let's go! No i znowu flaga w tym momencie. Prawdopodobnie był albo fał start, albo złe ustawienie naszych zawodników. Fał start, numer 55. Offense. 5 yardów kary, czwarta suma. Karol Styczyński troszeczkę niestety za szybko się poruszył. No w tym momencie... otrzymał karę fal startu. Cofamy się do tyłu, mamy nadal czwartą próbę. Troszeczkę utrudnione bardziej zdanie dla Tomasza Mieczkowskiego, no, ale zobaczymy, jego noga jest na tyle silna, że na pewno jest w stanie przekopać połowę boiska. Zobaczymy jak celnie, czy będzie w stanie wykopać mniej więcej na aut. Sytuacja teraz tutaj no niekorzystna, może i korzystna, no w każdym razie piłka wypada w pole punktowe, co daje nam tak zwany touchback. Gliwice Lions rozpoczną z 20 yarda, czyli zagrywka się resetuje, piłka jest ustawiona na 20 yardzie i na spokojnie zaczynamy dalszą serię akcji ofensywnych Gliwice Lions. Mamy jeszcze około 6 minut na zegarze, także około 10-15 minut gry takiej realnej. No wszystko zależy teraz też od timeoutów, od tego jak obaj trenerzy będą dysponować się zegarem meczowym. Przypominam, że oczywiście w futbolu amerykańskim czas nie płynie stale, tak jak w piłce nożnej, tylko jest zatrzymywany. Jest zatrzymywany w każdej sytuacji, kiedy drużyna zdobędzie pierwszą próbę, jeżeli wyjdzie z piłką na aut lub nastąpi jakiś faul, zegar zawsze staje. Także w tym momencie trzeba po prostu szukać tego możliwości zachowania tego czasu jak najdłużej. No, Gliwice Lions decydują się na bieg, taka akcja zmyłkowa. No w tym momencie zawodnik tutaj przebił się, piękna akcja 10-yardowa. No tu brawa leżą się Gliwice Lions, ale widzę, że jakaś sytuacja. No chyba doznał jakiejś lekkiej kontuzji zawodnik Gliwice Lions. Jest. Daje na szczęście własnych siłach. Wielkie brawo dla tego zawodnika.
Futbol amerykański niestety to bardzo kontuzjogenny sport. Staramy się oczywiście to niwelować poprzez specjalne treningi, poprzez staranie się zachowania odpowiedniej techniki, no ale nic nie jest nie do uniknięcia. Czasami takie sytuacje mogą się zdarzyć. Szczęśliwy tutaj tylko prawdopodobnie jakieś naciągnięcie. Taka sama formacja, dosyć nietypowa, znowu decydują się na bieg zawodnicy Gliwic. Flaga rzucona przez sędziego, która nie zatrzymała akcji, czyli prawdopodobnie nasz zawodnik był w strefie neutralnej i zawodnicy Gliwic Alliance jeszcze będą mogli tutaj dostać dodatkowe jardy. Sędzia boczny już zgłosił to do Krzysztofa Walentynowicza. Tak, jest to offside dla naszej drużyny, także jeszcze dodatkowo 5 yardów dostaną zawodnicy Gliwic. Dawajcie, chłopaki! No, do dzieła, nie bójcie! Zawodnik obrony w strefie neutralnej, Owens, numer 2. 5 yardów kary, powtórzenie pierwszej próby. Let's go, keepers! Let's go! Let's go, keepers! Let's go! Let's go, keepers! Let's go! Co zrobił? Nie wiem, właśnie spali. No tutaj dużo zmyłek z tyłu. Tak naprawdę zawodnicy policjanci postanowili się wbić w środek, żeby zdobyć troszeczkę dodatkowych jardów. No taktyka dobra, tutaj na pewno zegar będzie spalany, chociaż nie wiem po co, cały czas jest wynik 0-0, także obydwie drużyny powinny się starać zdobyć jak najwięcej punktów, uroczyć nas dobrą grą. No i tu już widzimy bieg na zewnątrz, taka sama akcja, która wcześniej przyniosła dobry wynik 10-yardowy. Gliwice Lions w tym momencie zdobywają pierwszą próbę. Nie jest to może jakoś bardzo widowiskowa, czy tam widowiskowy sposób gry, no ale skuteczny, takie kilkujardowe biegi, zawsze sumując się dają pierwszą próbę, są bardzo bezpieczne, nie dają takiej możliwości zgubienia piłki, czy dokonania przechwytu. Tutaj ewidentnie te podania nie wychodzą Gliwice Lions, więc będą się oni zdecydowanie decydować właśnie na biegi w tym momencie i po raz kolejny, jak widzimy, bieg tym razem na zewnątrz. Próbują się tutaj przepchać, no i w końcu zatrzymany zawodnik Gliwice Lions po około 10-yardowym biegu. Usłychać sędziowie podają między sobą, że na zegarze zostało jeszcze 4:50. Każdy taki bieg spala czas, ponieważ on, jeżeli w tym momencie co prawda zdobyli zawodnicy z Gliwic pierwszą próbę, więc zegar stoi, ale w momencie, kiedy biegają, będzie ten czas szybko spadał. Po raz kolejny próbują się przebić środkiem, no taka metoda troszeczkę walenia głową w ścianę, która rzeczywiście przynosi skutek, no tak naprawdę, tak jak mówiłem, 5-6 yardów do przodu, powolutku i już są na naszej połowie. No i nic się nie zmienia, tak naprawdę to są dwie zagrywki, albo bieg na zewnątrz, albo bieg w środek. No w tym momencie na szczęście zatrzymany szybko zawodnik z Gliwic. Tutaj znowu flaga sędziego bocznego, która nie zatrzymała akcji, czyli prawdopodobnie będzie to ponownie offside naszej drużyny. Zawodnik obrony w strefie neutralnej, numer 90, to Owls. 5 yardów kary z miejsca rozpoczęcia akcji, w rezultacie pierwsza próba. Tomek Mieczkowski wystartował troszeczkę za szybko znalazł się na linii piłki, to zauważył sędzia boczny, no i przyznał karę naszej drużynie 5 yardów, za co Gliwice dostają darmową pierwszą próbę. No i w tym momencie są już blisko 30 yarda. No nie jest to jeszcze nic niebezpiecznego, ale czas ucieka, pamiętajmy, dlatego nasza drużyna musi się skupić na zatrzymaniu biegów, na troszeczkę szybszym penetrowaniu tej linii wznowienia akcji. No niestety kontynuacja ciągle tego samego, tu są naprawdę ze strony Gliwic dwie zagrywki. Czasem naprawdę to się opłaca, na zasadzie, tak mówiłem, takie walenie głową w mur. Powtarzamy ciągle to samo, jeśli wychodzi, to grajmy dalej. Gliwice grają dwie zagrywki na krzyż, albo bieg w środek, albo bieg na zewnątrz. Tak samo, teraz bieg na zewnątrz i ponownie bardzo blisko zawodnik mógł być zatrzymany. No wybieg na zewnątrz zdobywa około 10 yardów.
To jest ciekawe. Nasi zawodnicy wiedzą, że będzie taka zagrywka, że będzie albo bieg na zewnątrz w prawo, albo bieg w środek, ale nadal dają się troszeczkę na to nabierać. Tutaj są dosyć dobre bloki, jeżeli chodzi o drużynę Gliwice, ona całkiem fajnie do nich wychodzi. No ale tu musimy zatrzymać. Jakieś dodatkowe blice, jakieś dodatkowe ataki na tył powinny to zatrzymać, zabieganie z zewnątrz. Znowu bieg na zewnątrz Gliwic, tutaj próba podania. I o mały włos byłaby złapana piłka. Na szczęście żadnej flagi nie ma. Także druga próba. Tutaj też musimy uważać na takie jakieś podania w ostatniej chwili. Dawaj defense! Let's go defense! Let's go! Let's go defense! Let's go! Po raz kolejny bieg w środek. Zatrzymany na szczęście szybko zawodnik Gliwic. Będzie trzecia próba. Około 5 yardów do przejścia. No właśnie, będzie grała. Poczekaj, to bardzo zbrojnie. Dasz im wszystkim radę. Ja ci będę. Na zewnątrz, w lewą stronę, tutaj zawodnik Gliwic na szczęście zatrzymany dosyć szybko. Znowu jakaś flaga, miejmy nadzieję, że to nie będzie po raz kolejny offside przeciwko nam, ponieważ ten sam sędzia rzuca to już trzeci raz, także no chyba któryś z naszych zawodników robi to nagminnie. Musimy bardzo uważać. No Paulu, poproszę. Szczęśliwie flaga odmachana, czyli sędzia podjął troszeczkę zbyt szybką decyzję, na szczęście jest to wycofane. Mamy trzecią próbę, 5 yardów do przejścia dla Gliwic. No jest niebezpiecznie, musimy bardzo uważać. Tutaj mogą nam teraz zaskoczyć tak naprawdę wszystkim. Mają jedno zabezpieczenie, jedną próbę dodatkową. Jeśli tutaj coś im nie wyjdzie, zawsze mogą spróbować kopnięcia na bramkę. Są bardzo blisko, wynik nadal 0-0. Tutaj w tym momencie, no niestety pośpieszyli się nasi zawodnicy kompletnie niepotrzebnie. Dali się nabrać na ten pierwszy sygnał rozpoczęcia akcji. Numer 90, kontakt z przeciwnikiem. Ouls, 5 yardów kary w rezultacie, pierwsza próba. No i w ten sposób Gliwice na nas otrzymują pierwszą próbę. Tutaj pośpieszył się Tomek Mieczkowski. Mogłaby być to bardzo dobra akcja, taka próba wstrzelenia się w ten sygnał rozpoczęcia akcji, gdyby Gliwice rzeczywiście rozpoczęli akcję na pierwszy sygnał rozgrywającego. No niestety tutaj prawdopodobnie umówieni byli na drugi lub trzeci sygnał. Tomek Mieczkowski się pośpieszył, mamy w rezultacie pierwszą próbę dla Gliwice. Jest na zewnątrz zawodnika z numerem 89, no tu jest niebezpiecznie. Bardzo dobrze zatrzymany, ale chyba się wbił. Tak. Będzie przyłożenie dla Gliwic, tak mówiłem, taka metoda walenia głową w ścianę jest bardzo często skuteczna. Nie jest to może porywająca gra, nie jest to nic pięknego, ale jest to skuteczne. To jest do zera dla Gliwic. Mają teraz możliwość podwyższenia. Zobaczymy, czy zdecydują się na kopnięcie na bramkę, czy będą próbowali zdobyć jeszcze raz przyłożenie za 2 punkty, żeby podwyższyć ten wynik do 8-0. Dobra, nie chodzi. Weź sobie wodę stamtąd. Co? Woda, stamtąd. Kopnij się na bramkę, zaraz po kopnięciu będziemy patrzeć na decyzję sędziów. Sędziowie podnoszą ręce do góry, czyli kopnięcie jest udane. 7-0 dla Gliwic. Zawsze po kopnięciu należy patrzeć na sędziów, tych, którzy są ustawieni pod bramką. Oni nam dają od razu rezultat, który widzą, są najbliżej akcji, są ustawieni tuż pod słupkami. Tak, aby nie było tutaj żadnych jakichś niejasności. Sędzia Krzysztof Walentynowicz już nam powiedział, minuta 40 do końca. Także mamy jeszcze sporo czasu, mamy wszystkie timeouty z tego, co mi się wydaje. Chyba nie, bodajże jeden wzięliśmy, także mamy jeszcze 2 zatrzymania akcji. Tutaj naprawdę wszystko może się jeszcze zdarzyć. Mamy 7-0 dla Gliwic, musimy wyrównać ten wynik, aby schodzić bezpiecznie na połowę.
I za pole punktowe! Teraz nam zawodnik powinien podnieść tą piłkę. Absolutnie tego typu zachowanie jest nie do przyjęcia. Przy kick-offie piłka zawsze pozostaje żywa, nie wolno jej po prostu tak sobie samej jej zostawić. Taka sytuacja ma miejsce tylko przy pancie, czyli przy odkopnięciu podczas gry. Jeżeli jest rozpoczęcie zagrywki, nie wolno po prostu tak osłej piłki zostawiać. No ale niestety zawodnik prawdopodobnie czekał, aż ona się odbije i jakoś bardziej skieruje w jego ręce. No tutaj to nie miało miejsca, dlatego jesteśmy cofnięci. Zaczniemy zamiast 20 czy 30 yarda. Mamy początek naszej serii ofensywnej z 10 yarda. No jest to utrudnione zadanie. No ale cóż to dla nas, już pokazaliśmy, że potrafimy serwować przeciwnikom biegi nawet po 15-20 yardów, także bardzo zapraszam Państwa do dopingu na naszej drużyny. Tutaj jest to bardzo potrzebne, musimy na tą połowę zejść z wyrównanym wynikiem. Tutaj dobry bieg Konrada z ramofały, na tym momencie dobędzie około 5 yardów. Dużo biegania na zewnątrz, jest jakaś flaga. Zaraz zobaczymy za co. Los w plecy, numer 51, atak. Połowa dystansu do pola punktowego, powtórzenie pierwszej próby. Niestety Jacek Szył wykonał blok w plecy, czyli pchnięcie zawodnika w plecy, które jest niedozwolone. Blokować można tylko od przodu, tak żeby rywal miał możliwość obrony przed tym blokiem. Tutaj rywal nie miał żadnej takiej możliwości, został pchnięty od tyłu, także jest to faul, karany normalnie 15 yardami, ale w tym momencie mamy sytuację taką, że jesteśmy w red zone, czyli bliżej niż 20 yardów do naszego pola punktowego, więc otrzymaliśmy karę połowę dystansu i powtórkę pierwszej próby. Podanie do nikogo. Podanie wiemy niestety, także tutaj no, będziemy musieli nad tymi podaniami nadal pracować. Druga próba i około 15 yardów do przejścia. Czas na szczęście nie leci, po nieudanym podaniu czas jest zatrzymywany. 50 sekund do końca kwarty. Adresatem tego podania był Karol Mokrzycki. Niestety piłka troszeczkę przerzucona. Tutaj zdecydowanie po ustawieniu Gliwic widać, że są oni nastawieni na podania. Każdy z naszych skrzydłowych był dobrze pokryty. Tutaj mieliśmy sytuację, w której zdecydowana większość obrońców Gliwic była głęboko w polu, szerzej ustawieni. Także jak widać nie nacierają na naszego rozgrywającego. Miało bardzo dużo czasu, ale to podanie było niestety tak przerzucone. Na trzecią próbę. Podanie do nikogo. No w tym momencie nie mamy już wyjścia, w zależności od tego ile jest jeszcze sekund na zegarze, musimy tą piłkę odkopnąć. Przerwa dla drużyny Lions, to jest pierwsza przerwa w pierwszej połowie. Thank you.
Kosa tak gruba. Tutaj Paweł Mieszkowski zdecydowanie powinien starać się wykopać tą piłkę na aut. Jak najdalej oczywiście, ale jak najbardziej na auto, by przeciwnicy nie mieli możliwości powrotu. Jest tutaj dość blisko pola punktowego, więc trzeba uważać. Piłka fajnie wpada na auto, jesteśmy odsunięci około 35 yardów od naszego pola punktowego, więc będzie szansa na obronę. Także dobra decyzja Tomka. No i zobaczymy. 35 yard, no niewiele czasu zostało na zegarze. Pamiętajmy, że bodajże jakiś jeszcze timeout Gliwice Lions mają. Na pewno nie poddają się, nie będą się poddawać czy próbować zakończyć już tej serii rozgrywek, żeby zejść na połowę z tym wynikiem 7-0. Myślę, że do końca będą starali się tutaj zdobyć punkty, więc nasza defensywa musi pozostać bardzo czujna, żeby nic tutaj, broń Boże, nie wpadło jeszcze przed połową. 37 sekund do końca, także tutaj jest jeszcze sporo czasu, nawet na kilka akcji dla Gliwice Lions, także tutaj pozostajemy czujni do końca i nie pozwalamy rywalowi na zdobycie nawet pół yarda. Trzeba bardzo uważać, jest to dosyć niebezpieczna sytuacja. Bieg na zewnątrz, w tym momencie będą próbować podania, na szczęście... Zobacz, kurwa, no i piłka z tego co widzę jest złapana. Już takie szmaty latają. Tak, piłka została złapana przez zawodnika Gliwice Lions, przesuwają się na około 20 yard. W tym momencie, tak jak mówię, no tutaj czas jest nadal zatrzymany. Przerwa dla drużyny Lions, tutaj druga przerwa w pierwszej połowie. No zupełnie niepotrzebnie, w tym momencie zdobyli pierwszą próbę, czas by sobie jeszcze troszeczkę postał, no ale dobrze, dobrze dla nas. W tym momencie nie będą mieli już timeoutów, bodajże. W każdym bądź razie, jeżeli teraz uda nam się ich zatrzymać na około 2-3 akcje, gdzie nie będą to jakieś biegi na zewnątrz, to czas powinien się spalić. Myślę, że jest jeszcze na zegarze około 30 sekund. No jest to nerwówka, ale tak jak widzimy tutaj w futbolu amerykańskim czas trzyma w napięciu do końca. Tutaj nie ma żadnej takiej sytuacji, że zostało 15 sekund i już jest po wszystkim. Różne manipulacje grą, strategią czy wykorzystywaniem właśnie zegara meczowego powodują, że nawet 2 sekundy są groźną sytuacją, ponieważ zawsze można jeszcze zagrać jakąś akcję, która może przynieść punkty. Tutaj pamiętajmy, że też Gliwice Lions są blisko naszej po prostu bramki, naszego pola punktowego, więc jeśli nawet dojdą nawet na 20 yard, zawsze mogą spróbować jeszcze kopnąć. Tutaj no niestety musimy się starać ich cofnąć. Niewiele już możemy zrobić, no chyba, że w jakiś magiczny sposób uda nam się odebrać się piłkę. Ponownie próba podania dla Gliwice Lions. Na szczęście piłka jest podejrzewam nie złapana, chociaż nie. Nie, sędzia pokazał, że piłka była złapana, także w tym momencie mamy plus 5 yardów. Zaraz zobaczymy. Tak, piłka złapana, 5 yardów. Nie. Nie złapana, czy nie złapana? Nie złapana, to zależy. Obydwu sędziów tutaj się w pewnym sensie kłóciło. Jeden pokazał, że piłka była złapana, drugi sędzia, że nie, także cofamy się, jednak piłka jest niezłapana. Znowu próba biegu na zewnątrz dla Gliwice Lions. No tutaj sporo mi staki szczęśliwie udało się zatrzymać zawodnika z Gliwic, ale zbliżył się on do pola punktowego. Mamy timeout dla Gliwic wzięty przez Pawła Klawendera. Przerwa do drużyny Lions, tutaj trzecia i ostatnia przerwa w pierwszej połowie. Także no dopiero teraz już Gliwice Lions nie będą mieli timeoutów. Zawsze w takich sytuacjach po prostu patrzmy na sędziego, który był najbliżej. Jeżeli zawodnik nie jesteśmy pewni, czy złapał, czy nie złapał. Sędzia, który jest najbliżej tego zdarzenia, będzie nam pokazywał to rękami. Jeżeli pokaże charakterystyczny gest chwytu, oznacza to, że piłka jest złapana. Jeśli skrzyżuje ręce, oznacza to, że nie została. No w tym momencie widzimy, że już jednak Gliwice decydują się na kopnięcie. Naszym zadaniem jest po prostu zablokować to kopnięcie, nie pozwolić, aby piłka w ogóle opuściła ziemię. Zobaczymy. Jedziemy, uwaga. Miejmy nadzieję, że się przebijemy. Piłka jednak nie została zablokowana i chyba przeszła. Tak jest.
3 punkty dla Gliwice Lions, czyli mamy już teraz prowadzenie Gliwicy 10-0. No mówiłem, to jest ta niebezpieczna sytuacja. Zawsze nawet jak zostaje mało czasu na zegarze, mamy jeszcze możliwość kopnięcia na bramkę, nawet jeśli nie wejdziemy w pole punktowe. No i tym samym prowadzenie Gliwic wzrosło do 10 punktów. No nie jest to jakieś przerażające, można to pokonać z dwoma przyłożeniami, czy nawet przyłożeniem, podwyższeniem za dwa i potem kopnięciem. No ale już na pewno sytuacja jest dla nas trudniejsza. Dzisiaj jest bardzo gorąco, mecz jest trudny, także naszym zawodnikom będzie coraz bardziej jakby mniej sił zostawało, ale oczywiście taka sama sytuacja jest dla drugiej drużyny. Także musimy się spodziewać w drugiej połowie tutaj więcej już chyba gry górą, jakichś takich bardziej mniej obciążających zawodników zagrywek, ponieważ zdecydowanie bieganie dołem, bieganie z piłką jest najbardziej wycieńczające. No i zobaczymy. Jeszcze zostało nam kopnięcie. Zobaczymy, ile po kopnięciu czasu nam zostanie na zegarze. Wszystko jest możliwe. Nawet tutaj można zdobyć jeszcze przyłożenie. Krzysiek Pawloczek złapie tą piłkę, będzie starał się z nią wrócić. No, ale się przewrócił w tym momencie. Zobaczymy, czy sędziowie powiedzą, czy jest jeszcze jakiś czas na zegarze, czy już nie ma korków. Starał się tak ślizga po tej murawie. No ten z nas nie zostanie. Co i sekundę kontakt parkie. Przyleciał w niego się. Jest jeszcze szansa na zagranie. W tym momencie często decyzją trenera jest po prostu przyciągnięcie na kolano, zakończenie akcji i nie próbowanie rozwiązania tego, aby nie ryzykować ewentualnie jakiegoś niefortunnego zagrania i stracenia punktów. Zobaczymy, na co zdecyduje się Paweł Sołtysiak. W każdym razie 6 sekund to jest jedna akcja. Moraż! Prawdziwa zmiana. 12 zawodników po broni na boisku. 5 yardów kary. Cały czas pierwsza próba. Troszeczkę za dużo zawodników Gliwice Lions na boisku, także fajnie dla nas. Dostajemy dodatkowo 5 yardów. No, ale tak jak mówię, cały czas 6 sekund na zegarze. Tutaj nie będzie nawet czasu, żeby wziąć timeout. Nawet zagrywka podaniowa nie powinna trwać krócej niż 5-6 sekund. Także no, tutaj zdecydowanie ostatnia zagrywka w tej połowie. Długie podanie, zwane Hail Mary, na szczęście nie zakończyło się to dla nas przechwytem, no i będziemy mieli koniec połowy, myślę. A w połowie zapraszamy Państwa oczywiście na tradycyjnego hot doga. Sędzia Krzysztof Walentynowicz.